Wreszcie, Hildo, robi się wcześnie. Nie chcemy, żeby ciotka Agata czekała całą noc. Leży w łóżku chora na ospę wiedźmią. Mam nadzieję, że ten rosół ze szczura źle jej zrobi. Spiżarnia z eliksirami. Tomas, chodź tutaj natychmiast. Trzymaj swoje niezdarne łapy z dala od naszych mikstur i nawet nie myśl o wchodzeniu do spiżarni z eliksirami. Jeśli choć kropla jakiegoś eliksiru zostanie rozlana, kiedy nas nie będzie, na śniadanie zrobimy potrawkę z kociego ogona. Tak dla odmiany trzymaj się z dala od kłopotów. Eliksir miłosny numer 9. Gaz rozweselający. Eliksir nasenny. Puder do stóp. Olej z węża. Stare czerwone oko. Butelkowana błyskawica. Co jest? Kto mnie obudził? 6000 lat spania to chyba niezbyt duże oczekiwanie. Bez żadnej pobudki w trakcie snu, czy się mylę? Cóż, skoro już nie śpię, miejmy to za sobą! Tada! Okej, będę potrzebował dyni, 6 myszy i sukni balowej. Nie, chwila no, to nie ta bajka. 3 życzenia, to jest plan. Masz 3 życzenia, bo chyba nie zgodzisz się na 2. Taka jest umowa, 3 życzenia, cokolwiek zechcesz, a potem wracam do butelki, proszę. Czytaj małym druczkiem. Oferta ograniczona, u ciebie może działać inaczej, wszelkie spory należy konsultować z wróżką zewuszą. Więc co to będzie? Królestwo, kanapka z serem? Twój pokorny sługa czeka. To jest, odebrało ci mowę? Czy pomyślałeś życzenie? Myślę, że to się liczy. Abrakotabra, kotus pokus, powiedz do widzenia kotu. Witaj, mistrzu, jak leci? Gotowy na życzenie numer 2? Już wiem! Jeden duży deser lodowy! Nie? Co z tobą? Na diecie? Hiperprędkość! Tego potrzebujesz! Niezłe, co? Patrz, na pana pędzi wiatra! Możesz zwolnić jogging przy hiperprędkości! Reszta świata stanie w miejscu! Widzisz? Tak szybko biegniemy, że jesteśmy niewidoczni. Chcesz się jeszcze zabawić? Gotowy do biegu i akcja! Dęcie, mamy to! Miałeś dobre życzenie, mały. Zasłużyłeś na rundę honorową. Kiedy życzyłeś sobie super szybkości, zapomniałeś o super hamulcach. Cześć, mistrzu, czy już gotowy na trzecie życzenie? Nie spocznę, dopóki go nie wypowiesz. Właściwie to dosłownie. Już mi nie ufasz? Nie? Chwila, wymyśliłem życzenie. Mógłbyś zostać gwiazdą swojej własnej kreskówki, zwanej Kot i Mysz. Nie? Ty na pierwszym miejscu, tak? Mysz i Kot Show. W roli głównej wspaniała postać, mała brązowa mysz, której imienia nie dosłyszałem. No co ja mam z tobą? To się rozumie samo przez się! Jasne, panie olbrzymie! I to nazywam wielkim finałem. Naprawdę jesteś dziwny. Czyżbym był czarodziejem? Nudziarstwo! Co jeszcze gracie? Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.